Jak zagrać akord Fis-dur i akord Fis-mol? Obydwa akordy barowe, łapane na drugim progu. Może zaczniemy od akordu Fis-dur. Więc, tak jak powiedziałem, bar na drugim progu, drugi palec na trzeciej strunie, na trzecim progu, trzeci palec na piątej strunie, na czwartym progu i czwarty palec na czwartej strunie, na czwartym progu. To jest wasze Fis-dur. Jeżeli zauważyliście, jest to dosłownie takie same ułożenie jak w akordzie F-dur, tyle że na drugim progu. Więc jeżeli przesuniemy to samo ułożenie naszych palców na takich samych strunach, na próg pierwszy mamy F. Z powrotem na drugi próg mamy Fis-dur. F, Fis-dur. Więc jeżeli się nauczyliście F, znacie Fis-dur, bo wystarczy tylko przełożyć próg niżej. Fis-mol, jeżeli zwrócicie uwagę, to jest dosłownie tak samo jak Fis-dur, pierwszy palec na drugim progu jako bar. Drugiego palca nie używamy, omijamy i tylko kładziemy trzeci palec na piątą strunę na czwartym progu i czwarty palec na czwartej strunie na czwartym progu. I tak brzmi wasze Fis-mol. Fis-dur z trzecim palcem na trzeciej strunie. Fis-mol bez trzeciego palca. Miłej nauki, pamiętajcie, dociskajcie struny z całej siły. Powodzenia i do następnego.